Ja ten teatr wymyśliłem sobie bardzo dawno temu i nie mogłem go zrealizować. Po prostu napotykałem na taką obojętność, że co ty tam, co ty za głupota, jaki teatr, jaki, no chciałbym zbudować teatr. No ale tu mam takie miejsce, tu nie będzie żadnego teatru i tak dalej, i tak dalej. Musiałem, drodzy Państwo, przepraszam, że mówię dobrze o sobie, ale musiałem mieć straszną determinację i wiarę w to, co robię. Bo był taki moment, że tylko ja jedyny wierzyłem w to, że ten teatr powstanie. Ja jedyny, nikt więcej. Trudne jest prowadzenie teatru. Jak on już jest, powstał, trudne jest prowadzenie, dlatego że kiedyś Helmut Kaiser, mój wspaniały majster, o tym zapomniałem powiedzieć, jego zacytować, on powiedział, a wiesz co jest problemem polskiej kultury w ogóle? No ja słucham, że kategorie są w haniebnym chaosie. Bardzo, bardzo, bardzo mądre zdanie. Drugie zdanie, jakie mi powiedział Helmut, to Emilian, wąchaj czas. Czyli dobrze by było, żeby kategorie były ułożone, ale na to muszą być pewne ustawy, uchwały, prawda? Na to musi wielu mądrych ludzi się zebrać i tak to jakoś po ludzku poukładać. Obiecuję, że pomogę w tym i pomogę wydatnie, bo jestem praktykiem. A jeżeli chodzi o wąchanie czasu, to teatr musi, tak jak dziennikarstwo, my żyjemy w tym pokoleniu, w którym żyjemy. Zwróć uwagę, tylko tu żyjemy, z tymi samymi ludźmi. My musimy się z nimi komunikować, musimy wiedzieć, czego oni chcą i musimy im dawać to, czego oni, albo to, co powinni dostać. To jest trudne. To jest trudne i przyznaję, oprócz takich normalnych problemów finansowych jako prywatny teatr, no bo to nie będę ukrywał, że to jest trudny chleb, ale bardzo smaczny. Oprócz tego jeszcze jest to nastawianie uszu, jak się mam skomunikować. Usłyszałem o dopalaczach. Ja wiem, że trudno sobie poradzić z tym, co produkują dopalacze, ale robimy spektakl o dopalaczach, będzie zaraz premiera. To jest wąchanie czasu. Oprócz tego, że teatr funkcjonuje, robię komedie czy sztuki muzyczne, takie, inne, bardziej dramatyczne, mniej dramatyczne, żeby zarobić pieniądze na życie, to jeszcze muszę myśleć, co robić, żeby z tego wąchania czasu wyszło coś pożytecznego.